Mariusz Janicki Wiesław Władyka Strategia Leminga Wierzą w pancerną brzozę, samobójstwo generała Petelickiego i tak zwany normalny kraj. Krytycy nazywają ich szyderczo Lemingami, ale to rodząca się klasa nowych, konserwatywnych mieszczan, ani prawicowych, ani lewicowych. Z listu czytelnika Gazety Polskiej codziennie zatytułowanego Lemingi łykną wszystko. Wiem, co mówię, bo mam syna Leminga. Ma trzydzieści cztery lata i gdy mówię mu na przykład, że nie będzie miał emerytury, to atakuje Jarosława Kaczyńskiego i pis. Ja swoje, człowieku, nie o pisie mówię, lecz o Twojej przyszłości. O to się martwię. Za dziesięć, piętnaście lat nie przychodź do mnie po prośbie. Usiąść i płakać nad tym pokoleniem. Kim jest Lemming, tłumaczy jeden z prawicowych blogerów. Jest to istota, która bezkrytycznie przyjmuje podawaną informację, bezrozumnie konsumuje informacje medialne i daje się propagandzie wodzić za nos, na swój, jak całego stada, pochybel. Inny znany na prawicy bloger zwraca się do lemmingów z brutalną szczerością: Niektórzy z was już nie mają szansy na ucieczkę zbyt unurzaliście się w chamstwie, absurdzie lub i bezczelnej propagandzie. Kiedy już wydostaniecie się z Tetanika i wejdziecie na nasz bezpieczny pokład, to nie myślcie, że zostaniecie przyjęci z otwartymi ramionami. Nie, powita was co najwyżej wzruszenie ramion. Musicie jednak wiedzieć jedno. Czas wyboru jest teraz. Potem, gdy sprawy staną się oczywiste, zapanuje tłok, wrzask i walka o życie. Wtedy już nie będzie tak łatwo się Wam wywinąć. Bierzcie więc łódkę i wiosłujcie do nas.